Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobić prostą aplikację na Androida typu Soundboard. Podążajcie za moim poradnikiem, żeby się nie zgubić. Postscriptum. Aplikacja będzie robiona w programie online Meet App Inventor. Nie wymaga on instalowania żadnych dodatkowych programów, jest też całkowicie darmowy. Tworzymy projekt i nazywamy go. Następnie ustawiamy tło i ikonę naszej aplikacji. Potem możemy ustawić nazwę wersji oraz nazwę ekranu bądź aplikacji. Żeby przyciski tworzyły się na środku, w opcjach Align Horizontal i Align Vertical ustawiamy Center. Teraz wgrywamy wszystkie potrzebne dźwięki. Następnie wybieramy z zakładki Layout Table Arrangement. Teraz przeciągamy obiekt button tyle razy, ile posiadamy dźwięków. Teraz ustawiamy napisy na przyciskach. Następnie przeciągamy obiekt sound tyle razy, ile mamy dźwięków. Oraz ustawiamy, za jaki dźwięk ma odpowiadać obiekt sound. Teraz wchodzimy w zakładkę Blocks, która znajduje się na górze. Następnie przyciągamy odpowiednie bloki na białe pole. Z obiektów Sound musimy przyciągnąć blok Call Sound Play. Pamiętajcie, aby odpowiednio dopasować klocki. Przy większej ilości dźwięków i przycisków najlepszą drogą jest nazwanie ich. Teraz możemy zbudować naszą aplikację i pobrać ją na komputer. Kiedy już pobierzemy naszą aplikację, możemy ją przesłać na telefon kablem USB lub Bluetooth. Ja preferuję drugą opcję. Teraz na naszym telefonie wchodzimy w lokalizację pliku instalacyjnego i instalujemy naszą aplikację. No i proszę bardzo, mamy naszą działającą aplikację. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wytłumaczyłem Wam wszystko jak najbardziej przejrzyście. Polecam także obejrzeć inne moje filmy i dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!